nie tylko tytuł mojej prelekcji, ale także, a może przede wszystkim, serwis internetowy, który pozwala nam znaleźć osoby chętne do skoku w bok. Nie jest to nic nowego, zdrada w internecie, zdrada w ogóle w życiu codziennym nie jest niczym nowym, podobnie jak prostytucja i pornografia, ale z pewnością internet zmienia relacje między ludźmi, to jak się poznajemy, jak zdradzamy i jak spotykamy się z ludźmi. Wszystkie te kilobajty, które dzielą nas, zmieniają nasze relacje i nasze podejście do ludzi. I moim celem nie jest tutaj odpowiedź na pytanie, czy zmierzamy w dobrą stronę, czy to dobrze, czy to źle. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Biało-czarne pozostaną tutaj tylko slajdy. Bogdan Wojciszkę, czy ktoś zna tego pana? Okej, muszę trochę państwa rozruszać. Dzieli miłość na 5 etapów. Zakochanie, romantyczne początki, związek kompletny, przyjacielski i wreszcie pusty. To, gdzie wkracza internet, nasze kontakty, podzieliłam równie nieoptymistycznie. Najpierw się poznajmy, później prześpijmy, a wreszcie rozwiedźmy. Rozwiedźmy okazuje się etapem najszybszym i najkrótszym. Dobra, od początku. Poznajemy się. No właśnie, czas. Manuel Castells, wybitny socjolog internetu, ukuł nawet taki wdzięczny termin bezczasowy czas, chcąc podkreślić to, że w internecie czas nie ma znaczenia. Wiadomo, że internet zniósł granice i to, kiedy poznajemy kogoś, zależy już tylko od jednego kliknięcia. Otwieramy komputer, nawet do seksu już nie potrzebujemy drugiej osoby, mamy cyberseks. Przede wszystkim nasze relacje są bardzo szybkie i bardzo powierzchowne. Zawiązujemy ze sobą związki ułamkowe. Wracając tutaj do poprzedniej prezentacji, gdzie był taki wdzięczny cytat "We are the best", bo reszta tutaj nie ma znaczenia. Jest też tak, że tak naprawdę to my jesteśmy najważniejsi, nasza własna osoba, a związki ułamkowe polegają na tym, że cała reszta dopełnia 100% naszej osoby. Najważniejszy jest ten ja. Paweł Tkaczyk dobrze o tym wie. Zawsze podkreśla na swoim blogu ty, czytelniku, to ty jesteś najważniejszy. Paweł uśmiecha się, ale jest tak, prawda? Każdy z nas lubi czytać o sobie. Każdy z nas z pewnością, no tak myślę, jest zainteresowany tematem tej prelekcji, bo romanse, bo to wszystko dotyczy właśnie nas. I o ile startupy, rodzina i biznesy za granicą nie dotyczą każdego, o tyle związki dotyczą. I przede wszystkim w internecie zależy nam na tym, żeby ich było wiele i żeby były szybkie. W świecie szalenie zajętych ludzi, kiedy nie mamy na nic czasu, zawiązywanie takich powierzchownych relacji, surfowanie ma tutaj taki bardzo dosłowny wymiar ślizgania się i zawiązywania relacji byle jak. Możemy też w internecie wykładać kawę na ławę. W serwisie randkowym dwie osoby, które wiedzą, może powiecie państwo, w jakim serwisie macie konta? Facebook. Okej, GoldenEye. GoldenEye jest świetnym przykładem do poznawania ludzi, bo tam właśnie mamy kawę na ławę. Mamy pełny CV i pełen kontekst osoby. Więc w serwisach randkowych również mamy kawę na ławę. Piszemy, czego szukamy i przeglądamy, oglądamy. A przede wszystkim rozglądamy się. Tutaj sparafrazuję profesora Piskorskiego z Harvardu, który badał, jak zachowują się użytkownicy Facebooka. Doktor Piskorski zwrócił uwagę na to, że oczywiście mężczyźni przyglądają się profilom kobiet, przede wszystkim kobiet nieznanych, później dopiero kobiety znane, czyli podglądają, a kobiety przede wszystkim interesują się kobietami znanymi, później kobietami nieznanymi, a mężczyźni tak w ogóle kobiety średnio interesują. Piskorski mówił też o tym, że dzięki takim serwisom randkowym jak Facebook, bo tutaj słusznie zauważyliśmy, że Facebook również jest serwisem randkowym, możemy podglądać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w związku i mówimy, wiesz kochanie, dobrze mi jest z tobą, ale pozwól, że ja się jeszcze poumawiam z kimś, sprawdzę, czy może z kimś mi będzie lepiej. No, podobno lepiej nie próbować. A na Facebooku czy innych takich serwisach robimy dokładnie to samo. Rozglądamy się i przeglądamy profile innych. Gdzieś tam romansujemy, piszemy i testujemy, czy
może z kimś innym, byłoby nam bardziej po drodze. I cóż, jedno kliknięcie i uciekamy. Brak zobowiązań tutaj rozumiem jako jedno kliknięcie, kiedy możemy wyjść z takiego spotkania, wyjść z takiej relacji. Niestety idąc na randkę, o czym się przekonałam, o czym za chwilę, nie możemy tego zrobić, jeśli nawet okazuje się, że to nie jest nasz typ. Okej, trudno więc mówić o randkowaniu online, kiedy się na takie randki nie chodziło. Postanowiłam więc założyć profil w serwisie randkowym. Ktoś pytał, czy będą gołe laski, no to na razie gołe ramię. Założyłam profil w serwisie randkowym o wdzięcznym nicku Juicy Free. Wierzcie mi, nie zostało to chyba zrozumiane tak, jak powinno być. I postanowiłam sprawdzić normalny profil, 2 miesiące. Jak to jest z tymi randkami online? No i co? Zakładam konto. Myślę sobie, o kurczę, ile tego tutaj jest? Czułam się jak na giełdzie. Ludzie wystawiają siebie jak akcje. Jest mnóstwo profili, mnóstwo wirtualnych tożsamości, a przede wszystkim wielki, wielki wybór. Myślę sobie, kurczę, no to teraz to tylko przebierać i wybierać, jak koło fortuny, zakręcić do wyboru, do koloru. I wszyscy są chętni na randkę. Super. No ale po chwili, krótkiej chwili, zostałam zasypana setkami wiadomości, oczek, wirtualnych prezentów i niedyskretnych pytań. Posługuję się tutaj już terminologią serwisu Sympatia, bo takie są opcje. I było dokładnie jak w tym eksperymencie przed regałem z dżemami, kiedy jest cały wybór smaków, marek. Nie wiem, na co się zdecydować. A jeżeli jest tego tyle, to w końcu się nie decyduje na nic. No, ale żeby sprawdzić, czy randkowanie online ma sens, postanowiłam jednak sprawdzić. 2 miesiące, setki otrzymanych wiadomości, oczek, kilka propozycji sponsoringu, bo granice między prostytucją a randkowaniem bardzo się zacierają w internecie, podobnie jak granice między życiem wirtualnym i realnym, chociaż ja w ogóle takiego podziału nie uznaję, ale przede wszystkim jak granice między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Jedna nietypowa propozycja i 3 spotkania. I teraz tak, czy mówić o nietypowej propozycji, czy ktoś może zaryzykuje i zgadnie? Małżeństwo nie, standard. To nie jest nietypowa propozycja. Nie na randce, to mówię o wiadomościach. Otóż dostałam propozycję, uznałam ją jako propozycję nietypową, bo wcześniej mi się to nie zdarzyło, pod tytułem chcę pani służyć. Będę mył pani okna, robił zakupy, wyprowadzał psa, jeśli pani ma, gotował, sprzątał, wszystko. Ideał, prawda? Niestety jechałam akurat na wakacje i propozycji nie przyjęłam, tylko dlatego oczywiście. Natomiast przejdźmy do tych 3 spotkań. Jaki był efekt? Na Sympatii. Golden Line jest fajne, bo tam jest ta kawa na ławę, od razu wszystko widać. Na Sympatii trzeba wybierać. Trzeba wybrać, jakie zainteresowania, ile wzrostu, jaki kolor oczu i tak dalej, i tak dalej. I konstruujemy taki swój ideał. Dziś, kiedy chcemy osiągać sukces na każdej płaszczyźnie, począwszy od życia zawodowego, przez rozwój osobisty, a także szczęście rodzinne, naturalną tendencją opisywaną przez psychologów i socjologów jest szukanie ideału. Widziałam również profile pod tytułem jestem singlem, ale już niedługo to się zmieni. No bo przecież co, zakładamy takie konto na Sympatii czy innym serwisie, a teraz bardzo często się te serwisy reklamują i szukamy ideału. Ja spotkałam się z 3 takimi ideałami. Jeden był fanem Kelly Family, drugi artystą, a trzeci chyba już szkoda gadać. I okazuje się, czemu się nie udaje. Przecież spotykam się z kimś, kogo dokładnie szukam. Wszystko się zgadza. Przede wszystkim idziemy na takie spotkanie i nie ma kontekstu. Nie ma kontekstu społecznego. Nie wiadomo tak naprawdę, od czego zacząć, mimo że wykształcenie jest takie samo, mimo że, powiedzmy, klasa społeczna się zgadza, że nie jest to ktoś z zupełnie innej bajki. Nie ma kontekstu. Nie wiadomo, od czego zacząć,
nie ma chemii. Mimo że często takie serwisy właśnie na zachodzie mają swoje nazwy właśnie od chemii, bo ta chemia powinna być. Nie. Okazuje się, że szukanie miłości przez internet w ten sposób, w sposób, kiedy chcemy mieć wszystko natychmiast, jednym kliknięciem, nie działa. Budowanie wirtualnych tożsamości i swojego takiego idealnego ja, bardziej aspirującego niż realnego, jest również normą w serwisach społecznościowych. O tym szerzej mówiłam rok temu na becie w kontekście Facebooka, bo tam również wszyscy jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci i wszystko lubimy. Ale budowanie takich, takich profili w serwisach randkowych jest jeszcze bardziej pogłębione. Jest takie powiedzenie, że nigdy nie jesteśmy bardziej bliscy ideału niż podczas pisania swojego CV. Nigdy też nie jesteśmy bliscy ideału chyba bardziej niż podczas budowania swojej wirtualnej tożsamości. Takiego ja aspirującego. Ważniejsze od bycia jest wydawanie się. To, jacy chcielibyśmy być, a przede wszystkim jacy chcielibyśmy się innym wydawać. A z miłością, i tutaj właśnie chciałabym podkreślić, że nie ma jednoznacznej takiej odpowiedzi tak albo nie. Nie ma białe albo czarne, nie ma realne albo wirtualne. Jednym się udaje i są pary, które oczywiście trafią na siebie przez takie serwisy, ale takie ostrzeżenie płynące od socjologów, to nie jest tak, że wypełniamy formularz, szukamy ideału i tak się właśnie stanie. No ale dobra. Krok drugi, w który również internet bardzo owoczo wkracza, czyli prześpijmy się. Również tutaj, w takich serwisach, które oferują nam spotkania na jedną noc, znalezienie partnera do skoku bok, do takiej otwartej zdrady, bo chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć, że to są bardzo powszechne zjawiska, podkreślana jest ta natychmiastowość. To, że wystarczy usiąść przy komputerze, kliknąć, znaleźć, przeszukać te zasoby serwisu, wybrać i mamy dokładnie to, czego chcemy, kiedy chcemy. Jak z kartą kredytową, dostajemy dokładnie to, co sobie chcemy kupić. Tak dziś bardzo często ludzie szukają uniesień, szukają emocji i szukają nomen miłości. Właśnie. Wszystko jest takie instant. Wszystko jest jak szybkie jedzenie, tylko okazuje się, że gdzieś tam na końcu tak naprawdę to nie ma smaku. Żyjemy w kulturze natychmiastowego zaspokojenia i jednorazowego użytku. I również tak się dzieje właśnie ze znajomościami, które zawiązujemy w serwisach społecznościowych. Ślizgamy się i jesteśmy na takiej jednej wielkiej płciźnie. Okej, okay, to jest drugi slajd, na którym jest jakaś golizna, jeśli to tak można nazwać. Więcej nie będzie. No bo teraz czas trochę pomówić o porno. O porno w internecie, jak to wygląda. Bo jesteśmy w końcu w tym już drugim kroku, porandkowaliśmy. Oczywiście pornografia to przede wszystkim wielkie pieniądze. A tam, gdzie są wielkie pieniądze, tak naprawdę wszystko się zaczyna. Wiadomo. I również, jak się okazuje, pornografii zawdzięczamy bardzo wiele. Biznes pornograficzny, wiadomo, przynosi ogromne pieniądze. Kiedy tylko pojawił się w internecie, i również był tutaj pionierski, okazało się, że rozwiązania, które dziś na co dzień stosujemy, zawdzięczamy właśnie pornografii. Strony z ograniczonym dostępem, płatność kartami i programy partnerskie. Dwuznaczne tutaj może być dwuznacznie rozumiane. Ale właśnie dzięki pornografii, dzięki temu, żeby ludzie mogli na niej zarabiać, mamy te rozwiązania. W 2000 roku, celowo podaję statystyki właśnie z tego roku, 60% stron internetowych odwiedzonych w ogóle w internecie to strony porno. Żeby podkreślić, że właśnie od samego początku, bo 11 lat, które nas dzielą do 2000 roku, to lata świetne w internecie, to już jest ogromna popularność stron porno. Każdego roku 5 miliardów dolarów. Przeciętny Amerykanin, który korzysta ze stron porno, wydaje 61 dolarów miesięcznie na takie strony. Teraz pytanie do Państwa. Najwięcej subskrypcji stron pornograficznych, patrząc na całe Stany, notuje się w stanie Utah. Czy ktoś kojarzy z czymś stan Utah? Dokładnie tak. Tylko pytanie dlaczego? Mormoni. Mormoni żyją w stanie Utah i okazuje się, że bardzo lubią pornografię.
Być może jest to duże uproszczenie, no ale jakby nie było, jednoznaczne jest skojarzenie tego stanu właśnie z tym ruchem, który nade wszystko ceni sobie wierność. Wierność w małżeństwie, wielodzietne rodziny itd., itd. Rozmawialiśmy w kuluarach z Pawłem Tkaczykiem o tym, dlaczego właśnie tak może być. I być może, sugestia Pawła, no nie trudno zachować wierność, kiedy można sobie skakać w bok, czy też używać pornografii. Być może tak. 9 na 10 brytyjskich nastolatków miało do czynienia z pornografią online. Nie znalazłam takich badań, jeśli chodzi o Polskę, ale generalnie średnia to jest 11 lat, kiedy w ogóle dzieci stykają się z pornografią. Wiadomo, że dziś dzieci rodzą się z komputerami w ręku. Pornografia jest równie dostępna jak nasza klasa i każda inna strona. 70% ruchu na stronach porno przypada na godziny między 9 a 17. Jak Państwo myślicie, ile procent badanych przyznaje się do korzystania ze stron porno w czasie pracy? 30, czyli nieco więcej. No ale ja myślę, że 9 a 17 to jednak standardowe godziny pracy. I 30% się przyznaje, a 70% ruchu na tych stronach, no to właśnie nasze godziny pracy. Inne ciekawe statystyki. Ja myślę, że mimo, że to jest niewielka liczba, to jednak na tej populacji pastorów, jest to liczba obrazująca. Spośród badanych pastorów 54% przyznaje się do oglądania pornografii w internecie. Ale myślę, że to również nie jest nic zaskakującego, no bo piramida Maslowa jest chyba wszystkim znana i tego się wydaje, mnie się tak przynajmniej nie przeskoczy. 35% pobieranych plików w internecie to pliki porno. I teraz tak, no okej, pornografia bardzo popularna, prostytucja, zacieranie się granic, bo to, że prostytucja jest w takich serwisach jak na przykład właśnie Meritva Booking, czy stricte serwisach pornograficznych i serwisach dla prostytutek, bo internet również sprawia, że prostytucja jest o wiele tańsza, nie mamy już takich kosztów jak kiedyś. Podobnie jak nie mamy takich kosztów zawierania znajomości, już nie trzeba nachodzić do klubów, tylko wystarczy założyć konto. To pozostaje pytanie, czy w związku z tym, że jest to wszystko coraz popularniejsze, czy mamy więcej rozwodów? Jak Państwo sądzicie? Kto jest za tym, że jest więcej rozwodów przez internet? Internet to zło. A kto, że nie? No nie. A dlaczego nie? Bo już na Facebooku pojawiła się dyskusja, kiedy pojawił się temat tej prelekcji, że no tak, Golden i nasza klasa, pozwy rozwodowe i tak dalej. A jednak nie. A dlaczego? Bo dzięki internetowi i nowym technologiom, co potwierdzają badania, łatwiej jest ukryć zdradę. A dzięki temu, że jest łatwiej ukryć zdradę, więc pozornie jest tych zdrad mniej. A jeśli jest ich mniej, to też jest mniej rozwodów. Dzięki internetowi. Okej, ale jeśli to wszystko jest takie coraz popularniejsze, to czy w takim razie mamy więcej seksu? Kto jest za tym, że tak? A kto, że nie? Nie podniesienie ręki w przyznaniu do porażki. Kto się wstrzymuje od głosu, może powinnam zapytać. Czy mamy więcej seksu? No nie. A dlaczego nie? Wszelkie badania potwierdzają, że im więcej seksu, takiego łatwo dostępnego, im więcej pornografii, im więcej dostępnych, zakazanych owoców, czyli już niezakazanych, tym mniejsze libido. I tyczy się to szczególnie mężczyzn. Okazuje się, że dzisiaj mężczyźni mają o wiele mniejszą ochotę na seks niż kiedykolwiek właśnie przez nowe technologie i przez taką łatwą dostępność tego wszystkiego w internecie także. A czy w takim razie, skoro mamy coraz więcej i więcej serwisów randkowych i coraz chętniej się poznajemy, spotykamy i skaczemy w bok, czy mamy więcej związków? Kto sądzi, że mamy więcej związków? Dzięki Facebookowi na przykład. A jak definiujemy związek? Związek jako związek dwojga ludzi z oficjalnym statusem na Facebooku. Bo jak nie na Facebooku, to się nie liczy. Czy mamy więc więcej związków? Tak czy nie? Tak? Kto? It's
complicated, to nie związek. W związku albo wolno. Temat złożony. Otóż nie. Nie mamy więcej związku, mamy coraz więcej singli. Czyli wychodzi na to, że jednak serwisy randkowe, mimo że jest ich coraz więcej, coraz chętniej z nich korzystamy, co pokazują również wszelkie statystyki, nie działają. Nie działają tak, jak powinny i wcale to się nie kończy, żyć długo i szczęśliwie. Podkreślam jednak, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie i nikt nie pokusił się o taką odpowiedź, żeby powiedzieć, czy internet zmienia związki i relacje między ludźmi w złą stronę, że je niszczy, tak jak odważnie powiedział Nicolas Carr, że internet sprowadza nas na płcizny umysł. Nawet popełni taką książkę. To nie jest tak. Nie ma również podziału na życie realne i wirtualne. Nawet kształtując swoje wirtualne tożsamości, wciąż pozostajemy sobą i wciąż to życie się przenika, czy żyjemy w realu, czy w świecie wirtualnym. Internet jest jak zwierciadło. Jest odbiciem naszego życia i tym, co sami sobą reprezentujemy. To również przekłada się na internet. Jest poniekąd takim przedłużeniem, a sami najlepiej na tej konferencji wiemy, że internet jest przede wszystkim narzędziem. No i teraz punkt trzeci, bo czas się rozwieść, a ponieważ, tak jak mówiłam, czas jest dla nas dzisiaj najcenniejszy i również w relacjach, okazuje się, że wystarczy 20 minut do tego trzeciego kroku. U nas jeszcze nie widziałam takich serwisów rozwodowych, ale już funkcjonują i teraz tak 20 minut wypełniamy taki wniosek i już jest po wszystkim. Tak jak jednym kliknięciem kończymy dzisiaj relacje, jednym kliknięciem zmieniamy status związku na wolny, tak 20 minut wychodzimy z takiego już całkiem obowiązującego związku. Mam jeszcze taki czwarty z gwiazdką, bo co tutaj teraz począć? I myślę sobie, że najlepiej rzucić to wszystko i po prostu iść się całować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Właśnie mnie zastanawia jedno, biorąc pod uwagę fakt, że tak jak Bartek mówił wcześniej, że tutaj jesteśmy osobami, które z tych nowych technologii i z tego internetu korzystają w wiele większym stopniu niż śmiertelnik zwykły, to teraz jak u nas z seksem, nie? Czyli ten... Dobra. I tym optymistycznym akcentem kończymy tą część. Idziemy na przerwę kawałową. Jeszcze raz brawa dla Basi.